No i znaleźliśmy miejscówkę przy takiej furze starej, proszę Państwa. Fajne, nie? I Muzeum Katyńskie. Się podoba. Ale spokój tutaj przynajmniej jest. Dużo ciszej niż tam, gdzie byliśmy wcześniej. Zobacz, jak to ładnie jest. O, bunkry. Też jest zajebiście. No i taką mamy miejscówkę na nockę. Z takim widokiem prosto z kampera. Spokój, cisza. Pod samym Muzeum Katyńskim. A jutro jest nieczynne, więc możemy śmiało sobie stać. I taka ładna BMW. Ale ładnie mają w tej Warszawie. Kurde. Dla nas, ludzi z gór, takie budynki to wow, nie? No. Popatrz, jak tu pięknie. A to co? A ja nie wiem, Magda, ja z Warszawy nie jestem. Idź se poczytaj. Ale ty jesteś jak Google. Nie jestem jak Google, musisz widzów pytać. Widzowie ci powiedzą, co to jest. A tu jaki budyneczek, wow. Pewnie jakiś kościółeczek, nie? No, nie wiem, czy to kościół. Tak to jest, wieśniaki do Warszawy przyjechały. Już tak światowo jest. Światowo, nie? No, to po prostu robi tak. Ładnie tu. Tam jest kolumna Zygmunta. A który to jest ten barbakan? Zaraz będziemy wracać, ci pokażę, który to jest barbakan. Taki bar i bakan. Czyli to nie jest to? Nie. Tu z boku, po lewej masz. Chodź. Chodź, Madzia, chodź. No i dotarliśmy na piechotę spod Muzeum Katyńskiego, gdzie zostawiliśmy kamperka. Dotarliśmy tutaj, pod Zamek Królewski, pod kolumnę Zygmunta. I obczajamy. Madzia pierwszy raz widzi Warszawę. I jak się podoba? Jakie przemyślenia. Madzia jest pod wrażeniem. A wręcz w szoku. Ładnie, nie? No. Nie wiedziałam, że Warszawa jest ładna. No jest ładna, jest. Zależy, która część. Ale to tak w każdym nie mieście. Wiedziałam, że jakakolwiek część w każdym Warszawy. Dużym mieście tak jest, nawet w Szczecinie. Ładnie to. Mi się podoba. Warszawka. Da się lubić. Ale tu romantycznie i pięknie. Się... No, nie zrobiłem. Klimatycznie. No. Madzia pod wrażeniem, jak byłem pierwszy raz tutaj, to też byłem pod wrażeniem. Nie, bo ja się nie spodziewałam, dlatego jestem zaskoczona, bo... Bo co? W telewizji tego nie pokazują. Jak nie? Pokazują, pokazują zawsze. Nie, pokazują. Jak jest kamera, nawet są na te fajne kamery, te takie na żywo, to pokazują zawsze tutaj ten plac. No to ja myślałam, że jest tylko jedna rzecz w Warszawie. No co ty? Nie rób siary. I co, Madzia, zgubiłaś się? Ja mam swoją nawigację. Mówisz o mnie? No to teraz w lewo, czy w prawo? Dobra, idziemy prosto. No pięknie. I jak? Jest rynek? Tak. Malutki. Stary, nie. Malutki. I tam jest syrenka. Myślałam, i tam na tym, no tam na środku. Nie, ja myślałam, że w, ale jest w Warszawie rynek był... W Krakowie jest taki wielki. No tak, ale to jest mniejszy, to ten stary rynek, no Jezus. A to jest stare miasto, jeden? Ta. Aha. Takie, no, widzisz, masz takie pełno takich jakby zatoczek, nie? To jest tak jak we Włoszech, normalnie Italia całą gębą. Madzia, fontanka dla ciebie. Wodę możesz nabierać. Na dole się łapie, jak już.
No tu masz pomnik Syrenki. Bardzo mały. Ojejku, jeszcze jest duży Nike. No, ale działa. No, wodę zawsze można sobie nabrać. Tylko, że musi ktoś machać, a drugi trzymać. Super tu jest. Ale jaja, jak berety. No więc poszliśmy na Stare Miasto. Telefon się rozładował. Całkowicie. Ja swojego nie wzięłam, bo myślałam, że nie będzie potrzebny. Kamerę też nie brałam, bo stwierdziłam, że Marek ma telefon i lepiej jego telefon nagrywa. Tak, bo GoPro słabo widzi. No i nie mieliśmy się za bardzo jak wrócić do kampera. Znaczy nie, doszliśmy praktycznie pod samo to Muzeum Katyńskie. Ale pod samym muzeum uliczkę żeśmy pomylili jedną. No to zapytaliśmy jednego pana, który tam na poboczu stał, czy wie. On powiedział, że sprawdzi w telefonie, ale stwierdził, że kurczę, w sumie to jemu ten... Możemy mu pomóc. Samochód mu nie palił i trzeba go było popchać, więc my go pchali, żeby on mógł odpalić. On nas przywiózł do kampera. I on nas przywiózł do kampera, ale to było dosłownie ile? No ile to jest? 200 metrów? 300? Nie, kawałeczek, ale yes, nie ale było jazda. Widać. No nie było widać. Także on w sumie był bardziej szczęśliwy. Ale wszędzie żeśmy przeszli, bez nawigacji, bez niczego. Byliśmy wszędzie tam pod koloną Zygmunta, byliśmy przy fontannach. Ale wszystko na czuja. Jest pięknie, jest pięknie. Warszawa jest po prostu... Ja jestem pod wrażeniem. Nocą jest rewelacyjna. Kazali nam tu przyjechać ktoś jakieś. Już nie pamiętam kto, ale... Aga z Tomkiem. Aha. Jak chcecie jeszcze... Patrz jaki opuszczony budynek na zdjęcia. No popatrz. No. Super. Skręć w lewo. Następnie. Tu może zostawimy auto, co? No. Patrz ile mamy placu. Podobno Marybilska, tak? Tak. 44 to jest coś takiego jak taka zminiaturyzowana burka kosowska, dlatego nas tutaj wysłali. Może znajdziemy tutaj to, czego nie znaleźliśmy wcześniej. W Wólce. No. Madzia, jest tego tutaj co? No. Dużo. Dużo, ale takie poukładane, tak przyjemnie się chodzi. Przyjemnie nie, niż na Wólce. A zobacz, wózki nawet są. Całe stoisko z wózkami. Szok. Jaki motorek. Wow. Madzia się zgubiła. Tego tyle tutaj jest, że szok. Znaleźliśmy plan. I szukamy jak się odnaleźć. Głównie nam zależy na biżuterii, nie? I tego typu rzeczach, takich akcesoriach do biżuterii, żeby robić nowe. Co nie, Madzia? Madzia w mojej czapce. Fajnie wyglądasz. Tu jesteśmy, o tu jesteśmy, o tu. Tak pracują Chińczyki. Madzio Chińczyki. Produkcja trwa. W ogóle nie przybywa. Wszystko, nawet saszetki robimy. I bransoletki w ilościach hurtowych. Made in Poland, no. No, na parkingu w Warszawie. No trzeba zrobić, jak masz takie zamówionko. Już prawie. No dobra. Chciałam powiedzieć, że już prawie koniec, ale to nieprawda. Także tak wygląda wstępne zamówienie. Teraz ja muszę to pociąć i powykańczać. A Marek robi saszetki. Pokaż ludziom, jak to się robi saszetki samemu. No, bardzo prosto, nie? Jest ulotka. No ja mówiłam, że nadruk sobie sama wymyśliłam. Musi być opracowany tak, żeby po zagięciach wychodziło ładnie. No i później to się wszystko ładnie zagina, obcina i klei i wychodzi ładna torebeczka, nie?
i wychodzi za grosze. I dzięki temu jest oryginalnie taniej. Tanio. Macie taką grafikę jak chcecie, bo powiem wam szczerze, że się orientowałam jakiś czas temu i żeby zamówić własne saszetki z własnym logo i tak dalej, to nie jest taka łatwa rzecz. Znaczy nie tyle, że łatwa, co kosztowna. Przecież i kosztowna też. Przy 1000 sztuk to jest masakra, ile kasy wyszłoby. No. Robię jeden rodzaj bransoletki w ilości 1000 sztuk. Został zamówiony w ramach wypuszczenia kolekcji Casio Vintage przez firmę Zibi.pl. No i dla nich właśnie robię te bransoletki i tak troszkę to zamówienie idzie jak po grudzie, ale już niedługo będzie koniec. No. No i stoimy w takim miejscu, bo innego miejsca nie było. Idziemy obczajać Pałac Kultury i całą resztę. Marek, zobacz jaki wielki McDonald's. Co ty mówisz, co? Zobacz jaki wielki McDonald's. No. Wiesz ile ludzi myśli tam jest? Tak myślisz? No. Że dużo ludzi tam się zmieści, dużo ludzi tam je? A. Piętrowy McDonald's. Tak, piętrowy. Ja jeszcze nie widziałam. No ładna jest Warszawka. Pałac też ładny. Tak? Podoba ci się? Podoba mi się. No widzisz. A myślałeś, że Warszawa to wiocha, a popatrz. Nie, że wiocha. Że jest brzydka. No taka... wiem, żartuję, no. No. Ale śmierdzi z kanału jak u nas na wsi. I nieważne, że stolica, nie? Ale wali. Pod samym pałacem. Co tam, Maciek? Patrzę sobie. O, ktoś musiał popisać. A, wandale są wszędzie. Ech, szkoda gadać. Co? No, budowla jest piękna. Co prawda porosyjska. Chcieli zburzyć, nie? Jedna partia... No nie wiem, dlatego że to niby komuna, nie? No nie da się teraz ukryć, że jesteśmy w Warszawie. No tak, tylko że pada. Pada i jest niefajnie. Jest ciepło, ale jest deszczowo, a jak jest deszczowo, no to ani dronem polatać i w ogóle. No ale nie mieliśmy wcześniej czasu, niestety, no nie mieliśmy. Żeby pozwiedzać, więc zwiedzamy... Mamy czas tylko na... wieczorem. No, ale wieczorem znowu jest inaczej w mieście. Tak, jest magicznie. Także robi to wrażenie. No, a za nami w tle, tam jest taki on. Nam się podoba Pałac Kultury. Jest ładny, naprawdę ładna budowla. No, jak wiele tutaj... Jeszcze jest. To podświetlenie robi robotę, bo tak sam z siebie to on był taki se bez światła. No i w dzień też jest taki se, ale mówię, światło robi robotę. Warszawa da się lubić. Nie wiem czy widać, ale tutaj jest wybite, że tutaj były mury getta. No. Na całej tu długości. No masakra. I tutaj mamy budynek Orlenu, a koło niego, takiego nowoczesnego budynku, jest budynek stary. Stary bez tynków, wygląda jak ze średniowiecza. No niezły kontrast. Nie wiem co to jest. No i obczajamy co to za budynek w takim stanie. No klimat jest. Reduta, Bank Polski. Ha. Ale co to jest? Nie wiem, ktoś wie, niech powie, bo my nie czaimy.
Nie znamy Warszawy. Ja znam tylko tak, żeby chodzić. Ale nie, żeby no, wiedzieć, co jest co. Madzia czeka na mnie po drugiej stronie. Hello, Madzia! Co to za budynek? Ludzie, mówcie. My się nie znamy. To jest biały dom. Nie, Magda. Dla ciebie nie. Każdy biały dom jest białym domem. Tak, bo biały to biały. No. Ale jest ładnie. No, ogromne, wielkie to jest takie. Tylko darujcie sobie komentarze typu historii się nauczcie. O, widzisz, to jest teatr. Tak? O, widzisz, a my wieśniaki nie wiemy. Boże, my łazimy po tej Warszawie jak... A to? A to co, Madzia? Nie widzę. Tam z boku jest napisane. Kościół. Dobra, idę dalej. A to co za budynek? Kto wie? Duży. Bo my nie. I znów jesteśmy przy kolumnie Zygmunta. Byliśmy tu wczoraj i jesteśmy tu dzisiaj. Bo jak już byliśmy przy Pałacu Kultury, no to podeszliśmy sobie tutaj. Co to dla nas? Madzia tam stoi, filmuje. A, Narodowy się słabo świeci. Nie widać go. No lipa. No i w takim miejscu też jesteśmy. Jest pięknie. Jak ci się podoba? Podoba mi się tak samo jak wczoraj, tyle że dzisiaj jest cieplej. Dzisiaj jest cieplej i jest mokro i wszystko się odbija i jest fajnie. Jest fajnie. No, podoba. To dobrze, że ci się podoba. Wiem, powtarzam się i pytam ciągle o to samo. No. Upewniasz się? Tak. W końcu biały dom. Tutaj urzęduje władza. Co? Nie robi wrażenia? Nie, ale to też ładnie. Znaczy nie. Tak robi wrażenie. No dobra. No wszędzie tu jest ładnie, no. Gdzie by nie popatrzeć. Oświetlenie robi robotę, nie? Pięknie jest. A to jest co? Ministerstwo Kultury. Także tak to wygląda na żywo, nie w telewizji. To znaczy my widzimy na żywo, a wy dalej widzicie. To tutaj się odbywały te wszystkie miesięcznice. No, i w ogóle. No, to tutaj było. Ludzie się kłócili bezsensownie. No robi wrażenie. Co nie, Macia? Mhm. Robi wrażenie. Może to jest jedyna rzecz podświetlona na tym placu. No, dziwne, że pomnik smoleński jest niepodświetlony. Stoi tam, o, ta czarna. To coś. Tam jest następny pomnik. Ciemno bardzo. No, ale mówię, przez deszcz jest tak wow, nie? Jest. Ale kreska fajna. Kreska fajna. Lubimy oświetlenie, LEDy i takie sprawy. I tak to wygląda. Wieczorową porą. Zaraz uciekamy z Warszawy. No bo ileż można. Prawda? Coś zobaczyliśmy, jesteśmy pod wrażeniem. No. Ja Warszawę znam, więc Madzia jest pod wrażeniem. Ja jestem zaskoczona, bo ja myślałam, że jest brzydko, więc chętnie jeszcze wrócę. No, to fajnie. I wyjeżdżamy z Warszawy. Niestety. Pa, było miło, ale się skończyło. Ja się nie spodziewałam, że będzie mi się podobać. Podobało mi się i żałuję, że tak mało zobaczyliśmy, ale no. No, a ludzie jacy tu są super. Jeszcze będzie okazja. Prawdziwi warszawiacy są mega po prostu... Super. No tak, możemy powiedzieć, że bardzo miło spędziliśmy czas w Warszawie dzięki ludziom, po prostu. Dzięki widzom naszym. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd.